W tym filmie zajmiemy się bardzo ważnym obwodem spotykanym w prawie każdym urządzeniu elektronicznym obwodem RC, złożonym z opornika i kondensatora. Najprostszy sposób przeanalizowania tego, co się dzieje w takim obwodzie, to zbadanie tak zwanej odpowiedzi swobodnej obwodu RC. Odpowiedź swobodna to to, co się dzieje w układzie, kiedy dostarczymy do obwodu jakąś energię. Możemy ją nazwać energią początkową. Oczywiście chodzi o energię elektryczną, a nie na przykład o energię mechaniczną albo chemiczną. W przypadku kondensatora i opornika, energia, którą dostarczamy, to energia ładunku zgromadzonego na okładkach kondensatora. I zaczniemy analizę od takiej właśnie sytuacji, w której na okładkach kondensatora zgromadzony jest jakiś ładunek. Jest zgromadzony, bo przełącznik znajdował się w takiej pozycji, czyli ładunki elektryczne przepłynęły z baterii do kondensatora. I teraz przełączymy przełącznik w taką pozycję i zobaczymy, co się stanie. Ponieważ jest to zwarcie obwodu RC, to kondensator powinien się całkowicie rozładować. Ładunki powinny przepłynąć przez opornik. Takie rozładowanie obwodu RC. Bez dostarczania energii z zewnątrz, nazywamy odpowiedzią swobodną układu. No to po kolei. Najpierw przełącznik znajduje się w tej pozycji przez jakiś czas. W związku z tym, jeżeli obwód jest zamknięty, to popłynie w nim prąd. Ładunki przepływają przez opornik i dopływają do okładek kondensatora. W wyniku tego na okładkach kondensatora pojawia się ładunek. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co się dzieje wewnątrz kondensatora. Na okładce, do której prąd dopływa, gromadzą się ładunki dodatnie, na drugiej okładce gromadzi się odpowiednia ilość ładunku ujemnego. Ilość ładunku dodatniego równa jest ilości ładunku ujemnego. Oznaczmy ilość ładunku zgromadzonego na okładkach kondensatora przez Q. Wiemy z definicji, że ilość ładunku Q. Równa jest iloczynowi pojemności kondensatora C i różnicy potencjałów na jego okładkach. Im więcej ładunku zgromadzi się na okładkach, tym większa będzie różnica potencjału pomiędzy okładkami. Pojemność kondensatora C jest stała dla danego kondensatora. Jest to własność kondensatora i jest niezależna ani od ładunku, ani od napięcia. Ładunek i napięcie są wprost proporcjonalne. Im większy ładunek, tym większe napięcie. W związku z tym, po przełączeniu przełącznika w tę pozycję, na kondensatorze będą gromadziły się ładunki i różnica potencjałów pomiędzy okładkami będzie rosła tak długo, aż osiągnie wartość równą u0. Jeżeli napięcie na kondensatorze jest równe u0, to potencjał w tym punkcie i potencjał w tym punkcie są równe i przez opornik przestaje płynąć prąd. Jeżeli po włączeniu przełącznika poczekamy odpowiednio długo, to w końcu prąd przestanie płynąć, a napięcie na kondensatorze ustali się i będzie równe napięciu na baterii, czyli U0. Możemy narysować przebieg zmian w czasie napięcia na kondensatorze i natężenia prądu. To jest napięcie na kondensatorze. Strzałka pokazuje wyższy potencjał. To jest prąd płynący przez obwód. I w czasie ładowania kondensatora płynął w tę stronę, ale ponieważ kondensator naładował się i prąd przestał płynąć, natężenie prądu wynosi 0, to na razie zmarzemy tę strzałkę. Wrócimy do kierunku przepływu prądu za chwilę. Nanieśmy na wykres wartości napięcia na kondensatorze i natężenia prądu, zanim przełączymy przełącznik w pozycję drugą, czyli przed momentem T0. Napięcie na kondensatorze równe jest. U0. Prąd w obwodzie nie płynie, czyli natężenie prądu równe jest 0. Teraz przełączamy do pozycji drugiej, czyli odłączamy źródło napięcia i zwieramy przez opornik okładki kondensatora. Możemy zlikwidować baterię. Przy takim położeniu przełącznika nie ma ona już tutaj żadnego znaczenia. Obwód baterii nie jest zamknięty, więc nie popłynie w nim prąd i nic się już tutaj nie wydarzy. Strzałkę oznaczającą kierunek przepływu prądu też możemy zlikwidować. Przez chwilę prąd w obwodzie kondensatora nie płynął, ale na kondensatorze zgromadzony jest ładunek. I jeżeli zamkniemy obwód, to prąd znowu popłynie, ale w przeciwnym kierunku niż przed chwilą, bo ładunki dodatnie będą chciały dopłynąć przez opornik do przeciwnej okładki kondensatora i zneutralizować znajdujące się tam ładunki ujemne. Czyli ładunki dodatnie odpłyną z dodatnio naładowanej okładki, przepłyną przez rezystor i dopłyną do ujemnie naładowanej okładki i zneutralizują znajdujące się tam ładunki ujemne. I kiedy proces ten się zakończy, to ani na tej okładce nie będzie ładunków ujemnych, ani na tej okładce nie będzie ładunków dodatnich. Czyli ładunek na kondensatorze równy będzie 0. I w związku z tym, zgodnie ze wzorem Napięcie na kondensatorze również będzie równe 0. Narysujmy to na wykresach. Zacznijmy rysowanie od prawej strony, kiedy kondensator już się rozładuje, czyli o jakimś czasie t, napięcie na jego okładkach będzie równe 0. Po tym samym czasie natężenie prądu w obwodzie również będzie równe 0. W ten sposób, bez wnikania w szczegóły, moglibyśmy opisać odpowiedź swobodną układu RC. Po jakimś czasie Ilość energii w układzie spadnie do zera. Zastanówmy się teraz, jak wygląda środek tych dwóch wykresów: pomiędzy czasem t0 i czasem, kiedy energia w układzie równa jest 0. Zapiszmy prawo OMA dla opornika R. Natężenie prądu płynącego przez opornik równe jest spadkowi napięcia na oporniku przez jego opór R. Natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia. Współczynnikiem proporcjonalności jest odwrotność oporu i jest to wartość stała, nie zmienia się. Mówiąc inaczej, im mniejsze będzie napięcie, tym mniejsze będzie natężenie prądu. Ale spadek napięcia na oporniku R jest taki sam, jak różnica potencjałów na okładkach kondensatora, bo końce opornika i okładki kondensatora to te same punkty obwodu. Więc napięcie na kondensatorze również jest proporcjonalne do natężenia płynącego w układzie prądu. Oznacza to, że kształt wykresu napięcia na kondensatorze i kształt wykresu natężenia prądu będzie taki sam. Napięcie na kondensatorze będzie spadać, natężenie prądu również będzie spadać w ten sam sposób. Kształt tych dwóch wykresów będzie taki sam. Zacznijmy od napięcia. Po przełączeniu od tej wartości napięcie będzie spadać do zera w tym punkcie. Ale nie będzie to linia prosta, bo im więcej ładunków przepłynie, tym mniejsza będzie różnica potencjałów między okładkami, czyli tym mniejsza będzie siła powodująca ten przepływ. Czyli najpierw ładunki będą płynęły szybko, spadek napięcia będzie szybki, wykres będzie stromy, a potem napięcie będzie spadało coraz wolniej. I jeszcze wolniej? I w końcu ładunki w ogóle nie będą płynęły. Napięcie spadnie do zera. Nachylenie krzywej rozładowania na wykresie będzie coraz mniejsze najpierw będzie stromo, potem coraz bardziej płasko, aż styczna do wykresu będzie równoległa do osi czasu. Ponieważ natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia, to kształt krzywej natężenia będzie taki sam. Powinniśmy się jeszcze zastanowić, co będzie się działo w momencie przełączenia przełącznika. Z napięciem nie ma problemu, bo od wartości u0 napięcie zaczyna spadać do zera, ale natężenie prądu powinno w momencie przełączania nagle urosnąć do jakiejś wartości wynikającej z prawa Ohma. Jeżeli założymy, że proces przełączania jest bardzo szybki, to te dwa punkty na wykresie możemy połączyć odcinkiem Prostopadłym do osi czasu. W rzeczywistości tak nie jest. Przełączanie trwa ułamek sekundy. I ta część wykresu jest lekko pochylona. Ale dla uproszczenia narysujmy odcinek wzdłuż osi. Tak wyglądają na wykresach wyniki naszego intuicyjnego przewidywania odpowiedzi swobodnej układu RC. W następnym filmie wyprowadzimy dokładne wzory funkcji opisujących te dwie krzywe.